Życie wodnika, vlog. Niedługo jadę do Włoch, ale dzisiaj znowu odwiedzam manufakturę. Właściwie to jestem tu dość często. Właśnie, nie mówiłam Wam o moich ostatnich zakupach. Właściwie jednym, który dziś przetestuję, ale o tym potem. Na razie trzeba gdzieś zaparkować. Wieczorem jest przyjemny. Ale ponieważ to wrzesień, muszę się dobrze opatulić, bo zimno. Wyciągnęłam z szafy niebieskiego futrzaka. Rzadko go noszę, ponieważ najczęściej ubieram się na czarno. No a teraz przejdziemy się po rynku i pójdziemy coś zjeść. Dzisiaj pizzeria. Tak. Za chwileczkę. Mam pytanie. Wi-Fi dalej nie działa? Co dzisiaj jemy? Bo to działa, jest włączone. Ja? No, nie jest włączone. Nie ma? Nie, nie ma i to właśnie od 5 dni. Co mówisz? Co dzisiaj jemy? Jak bierzesz kolę, to możemy wziąć kolejny zestaw po prostu. Będzie dwa zestawy, a ja dwóch koli nie chcę, nie? No dobrze. No na przykład... Co to jest? Kola 7 zł. A bo to jest wielka dorewka. No dobrze. Ale gdzie jest kurde normalna? Nie ma. Pomidory, pewnie będzie wegetariańskie. No. Tak. Potrójny. Wydaje mi się, że jak powiedziałem ze składnikiem, to myślę, że jestem zdecydowany na konkretną pizzę. A jak powiedziałem, że margherita, to tu jest napisane, że masz na przykład w zestawie, jest mała pizza margherita oraz składniki. Może ktoś myślał, może na przykład myślał, że nie wie, że są dodatkowe składniki. No ja nie wiedziałam na przykład. To ciekawe, wszystkie dodatki dzisiaj są niewidzialne. Na przykład na spaghetti jest dzisiaj niewidzialne. Była mi menadżerkę, która wmawia nam, że sos beszmelowy jest 6 rzeczy. Gdybym nie mieszkała we Włoszech, to może bym jej uwierzyła, niestety źle trafiła z tymi argumentami, więc z makaronu rezygnujemy i odliczała go nam od rachunku. A swoją drogą, skoro sos jest niewidzialny, to czy ja mogę zapłacić niewidzialną kartą kredytową? Moniak, tak? Moniak. No i właśnie, przetestowałam mój ostatni zakup. Była to maskara. Dlaczego to jest takie specjalne? Ponieważ mam uczulenie na zwykłą maskarę. To jest maskara ekologiczna. I dzisiaj nosiłam ją cały dzień. Od rana do wieczora byłam na pizzerii. I nawet po powrocie do domu jeszcze siedziałam, oglądałam telewizję, zmyłam ją dopiero wieczorem, także jestem bardzo zadowolona. I jeżeli jesteście ciekawi, co to jest za maskara, to zostawiam firmę na dole pod filmem. Dziękuję. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Bye!